Bez uników. Rozmowa polityczna w Trójce. Zaprasza Renata Grochal. Dzień dobry. Naszym gościem jest dzisiaj Grzegorz Schetyna, senator Koalicji Obywatelskiej, były szef MSWiA i Ministerstwa Spraw Zagranicznych. Witam. Dzień dobry pani, dzień dobry państwu. Rząd przyjął wczoraj strategię migracyjną po 6-godzinnej dyskusji. 4 ministrów lewicy było przeciwko. Donald Tusk tłumaczy, musimy odzyskać kontrolę, przywrócić bezpieczeństwo. Decyzja trudna, ale konieczna. Czasowe zawieszenie prawa do azylu to dobra decyzja? Bardzo taka ciekawa, uważam, dobra na dzisiaj i na jutro, pokazująca, że chcemy mieć inicjatywę w polityce europejskiej, bo przecież to ta kwestia nie zamyka się tylko jako nasz problem, tylko ona będzie debatowana dzisiaj we wszystkich stolicach i też w Brukseli. Jak dyplomata nie wie, co ma powiedzieć, jak ma powiedzieć kontrowersyjna, nie chce powiedzieć kontrowersyjna, to mówi ciekawa. Artykuł 56 Konstytucji: cudzoziemcy mogą korzystać z prawa azylu w Rzeczpospolitej Polskiej na zasadach określonych w ustawie. To jest decyzja, jak mówią eksperci, prawnicy, obrońcy praw człowieka, niezgodna z Konstytucją. Jest kontrowersyjna. Czy jest zgodna z konstytucją? Uważam, że tak. No, będą konstytucjonaliści to oceniać. Natomiast jeszcze to nie jest decyzja, bo tak jak pani przeczytała, to ustawy będą decydować o szczegółach tych kwestii. Natomiast to pokazuje fiński przykład, po pierwsze, że to jest możliwe. Po drugie, że to jest ważne, żeby Polska, ale też Unia Europejska miała inicjatywę w tej sprawie, to znaczy w sprawie polityki migracyjnej dotyczącej całego kontynentu. Bo uważam, i to nic odkrywczego, że kwestie migracji w perspektywie najbliższego czasu będą decydujące co do wyborów politycznych nie tylko Europejczyków, ale także na przykład Amerykanów 5 listopada. To jest bardzo ważna sprawa, bo bezpośrednio wiąże się z bezpieczeństwem, z poczuciem bezpieczeństwa. Ale pan jako szef MSZ-u może wyjaśnić naszym słuchaczom, Finlandia kilka miesięcy temu, bodajże w czerwcu, wprowadziła takie czasowe zawieszenie azylu. Komisja Europejska ma się tym zająć, ale to bardzo długo trwa. Czy Komisja Europejska trochę przymyka oko na tego typu zjawiska? Przygląda się, bo przecież ta wypowiedź wczorajsza Ursuli von der Leyen pokazuje, że Komisja pracuje nad tym. Komisja Europejska pracuje i szuka wariantu, który i czerpie na pewno też z doświadczeń fińskich, ale nie wprost, nie odcina się czy nie krytykuje decyzji rządu w Helsinkach. Więc uważam, że to jest budowanie pewnego rodzaju drogi do poszukiwania najlepszego rozwiązania. To nie jest, uważam, że to będzie bardzo trudne. Ale dlaczego my to w ogóle wprowadzamy? Chcemy wprowadzić? No dlatego, że są sygnały po raz kolejny, że wraca pomysł na to, żeby tworzyć ten przemysł przemytniczy dostarczania czy transferu ludzi z Bliskiego Wschodu do Polski, żeby tworzyli tutaj konstrukcje, które mają zaszkodzić, znaczy być elementem wojny hybrydowej ze strony Putina i Łukaszenki, żeby zaszkodzić Polsce i Unii Europejskiej. No, ale Lewica mówi, że w pierwszej kolejności o azyl najwięcej wniosków kierują Białorusini i Ukraińcy. No, ale przecież nikt tego nie zabierze, pani redaktor, przecież to jest oczywiste. Sam rozmawiałem z przedstawicielami emigracji białoruskiej, przecież to tego nie dotyczy. To dotyczy tych, którzy byli częścią tej wojny hybrydowej, elementem wojny hybrydowej, którą prowadził Łukaszenka, którzy przez Moskwę docierali i Mińsk docierali na granicę polsko-białoruską i byli transferowani, przechodzili czy próbowali przejść na polską stronę, do Unii Europejskiej. To przecież z tym mieliśmy do czynienia, a nie z azylem, z prośbami o azyl uchodźców czy polityków, niezależnych polityków. A może chodzi o kampanię wyborczą, w której pewnie temat migracji też będzie eksploatowany i o to, żeby wejść w buty PiS-u, odebrać PiS-owi tlen? Nie wiem, czy wejść w buty, bo PiS, czy można to tak nazwać, bo to jest kwestia skuteczności na końcu, tak? Znaczy, jeżeli dotykamy tak ważnego problemu, jeżeli robi się to w taki sposób, to po to, żeby tę sprawę załatwić, znaczy wprowadzić do agendy i skutecznie przeprowadzić. PiS jak to robił, budował, więcej było konferencji prasowych i słów, a próba budowania tego płotu, tej zapory była po prostu taka, że... No nie próba, bo płot postawili. Znaczy, płot postawili, ale sposób przechodzenia przez ten płot kompletnie nieszczelny i nieskuteczny, więc trzeba, jeżeli robi się takie rzeczy, jeżeli się podejmuje takie wyzwania, to trzeba to robić na 100%, tak, żeby to było po prostu skuteczne i żeby rzeczywiście granica była bezpieczna. Prezydent Andrzej Duda o 10:00 wygłosi dzisiaj przemówienie z okazji rocznicy wyborów 15 października. Przemówienie w parlamencie. Czego się pan spodziewa? Takiej dalekiego dystansu w stosunku do aktywności rządowej i tego, co rząd robił, koalicja rządowa, koalicja demokratyczna przez ostatni rok i ataku takiego politycznego na tę koalicję. Uważam, że to będzie kolejna odsłona takiej polityki, której nie rozumiem, a którą prowadzi Kancelaria Prezydenta i sam prezydent Duda w ostatnich miesiącach. Budowania dystansu do rządu, podważania sensowności politycznych decyzji koalicji rządowej. Jaki był największy sukces tego rządu przez ostatnie 12 miesięcy, a jaka największa porażka? Na pewno powrót do mainstreamu europejskiego. To znaczy to, co słyszymy w Europie i w świecie, opinia o naszych wyborach, o decyzji, o odsunięciu populistów PiS-u od władzy, jest absolutnie kluczowa. Polska może zająć rzeczywiście krytyczne, kluczowe miejsce w budowaniu polityki europejskiej. Tego nie było nawet... Jesteśmy w dużo lepszej sytuacji niż po 2007 roku, kiedy budowaliśmy dopiero pozycję Polski na arenie międzynarodowej. Dzisiaj to już jest i rzeczywiście wiara, że Polska doda takiego nowego... nowej wartości w tej polityce. A Tusk nie jest populistą, proponując zawieszenie azylu? Nie, jest politykiem skutecznym. Jest przede wszystkim związany poprowadzeniem, zbudowaniem koalicji demokratycznej i poprowadzeniem jej do zwycięstwa. Z tym się kojarzy Tusk. Tusk to znaczy zwycięstwo dzisiaj w Europie. I pan to mówi? No tak, no, ale to nie tak. Żal panu, że pana nie ma w rządzie dzisiaj? Ja budowałem tę koalicję i ta filozofia budowania koalicji i relacji po stronie demokratycznej pochodziła jeszcze, robiliśmy to lata temu, prawda, w koalicji europejskiej. To jest konsekwencja tego politycznego pomysłu. Czy w pakcie senackim. Przecież to wszystko już było. Teraz, dzisiaj udało się, wczoraj, rok temu udało się wygrać, ale są następne wybory przed nami. To nie jest tak, że w polityce... Za chwilę o następnych wyborach, a porażka? W polityce coś się kończy. Nie wiem, ja nie chcę mówić o porażce, bo zostanie mówienie o tym, że... Nie chcę zostawiać takiego przekazu, że coś się nie udało. Ja uważam, że tempo zawsze może być szybsze. No wie pan, rozliczenia krytykują wyborcy, mówią, że za wolno... Część krytykuje, część mówi, że to jest łamanie praw człowieka. Związki partnerskie, aborcja, 100 konkretów, które miały być na 100 dni. Związki partnerskie to, jeżeli pani redaktor konkretnie pyta, to uważam, że tak, że związki partnerskie uważam, że można i warto było to przeprowadzić. Znaczy, to nie jest porażka, to ciągle jest na stole. To jest niezrealizowane zobowiązanie wyborcze i uważam, jestem przekonany, że przejście przez temat związków partnerskich i przyjęcie tej ustawy będzie bardzo cementujące dla tej koalicji. Jest bardzo ważne, dużo ważniejsze niż sama sprawa, bo politycznie buduje relacje między ugrupowaniami. Uważam, że to jest możliwe i niezbędne. A jak... Politycy PSL-u mówią o tym, że związki partnerskie najlepiej, żeby były zawierane u notariusza, żeby nie było w Urzędzie Stanu Cywilnego tak, żadnej uroczystości. Ale to nie jest upokarzanie tych osób LGBT? Ale to nie jest kwestia, przecież to nie dotyczy tylko z LGBT. To jest kwestia, czy tutaj PSL chce wprowadzić inną nazwę tych związków. Status osoby najbliższej. To nie ma znaczenia. Ważne jest, żeby to przeprowadzić. Ważne jest, żeby się zgodzić. To nie jest tak. To jest koalicja, którą tworzą bardzo różne partie. Połączone po zbudowaniu relacji, po pokazaniu, po uznaniu, że najważniejsze jest odsunąć PiS od władzy, przywrócić demokrację i praworządność i miejsce w Unii Europejskiej. To był klucz do zwycięstwa tej koalicji. Więc mimo tego, że się różnimy, zrobiliśmy bardzo dużo sensownych rzeczy. Chodzi o to, żeby takie rzeczy, o których mówimy, jak związki partnerskie, żeby to przeprowadzić. To jest po prostu... To jest must be, znaczy to musimy zrobić i uważam, że to bardzo będzie poważny sprawdzian i wierzę, że to się uda przeprowadzić. Kiedy? Ja myślę, że to jest kwestia najbliższych miesięcy, bo te sprawy, one są na stole, trzeba po prostu je położyć, te wnioski, ustalić, to jest kwestia decyzji liderów, ustalenia tego, że to musi być zrobione. Kto będzie kandydatem Koalicji Obywatelskiej w wyborach prezydenckich? To jest pytanie zasadne i ważne, ale to jest, zależy od tego, w jaki sposób Koalicja Demokratyczna będzie szła do tych wyborach, czy partie składające, budujące koalicję 15 października będą miały swoich kandydatów. Zdaje się, że dzisiaj tak to wygląda, że i Lewica wystawi kandydata, no ale Trzecia Droga. Ale tylko wygląda. Nie mam takiego wrażenia, że jest jakiś wielki wyścig i że jest wielu kandydatów, którzy chcą stanąć w szranki te wyborcze wyborów prezydenckich. Także tu wszystko jest jeszcze otwarte, pani redaktor. Nie przesądzam. Prowadzicie rozmowy z Lewicą? Ja myślę, że wszystko jest przesunięte do grudnia. Myślę, że tak. Po pierwsze 10-11 listopada, czyli decyzja PiS-u. Znaczy to będzie cezura i wtedy się włączy zegar decyzji Koalicji Demokratycznej czy ugrupowań koalicji. Od tego będą uzależnione kroki, decyzje personalne, jeśli chodzi o kandydata w wyborach prezydenckich. A jeśli PiS wystawi Karola Nawrockiego, byłego prezesa IPN-u? To koalicja kogo wystawi? No nie, to trudno powiedzieć, bo może być, mogą być... No macie dzisiaj dwóch kandydatów, którzy zgłaszają ambicje. Trzaskowski i Sikorski. Tak, naprawdę. I obaj mają wszelkie kwalifikacje, żeby być dobrymi prezydentami. To zależy, to trzeba zrobić badania, trzeba to zanalizować. Akurat ten czas między 10 i 11 listopada, przepraszam, 11 listopada a połową grudnia, kiedy będziemy decydować, jest właśnie po to, żeby ustalić, żeby te wszystkie symulacje przeprowadzić. Ja uważam, że to są absolutnie krytyczne, kluczowe wybory. My potrzebujemy po prostu zwycięstwa w tych wyborach i zbudowanie takiego modelu funkcjonowania przyjaznego państwa, które rozwiązuje problemy Polaków i realizuje zobowiązania wyborcze. Dzisiaj tego nie ma. A według pana, który ma lepsze kompetencje na prezydenta, Trzaskowski czy Sikorski? To są inni politycy. Jeden zajmuje się Warszawą, największym miastem, stolicą, ale ma też doświadczenie rządowe, a Sikorski prowadzi politykę zagraniczną. Różni ludzie, bo to też jest kwestia... Ale pan powiedział, że wybory się wygrywa w końskich. To w końskich kto byłby lepiej odebrany? Sikorski czy Trzaskowski? Ja bym powiedział tak, bo mówimy, kto jest lepszym kandydatem, czy kto byłby lepszym prezydentem, bo to są też inne, znaczy to jest to samo pytanie, ale są inne odpowiedzi na to, bo kampania wyborcza będzie trudna i będzie bardzo taka... Będzie bardzo specyficzna. Trzeba będzie dotrzeć do wszystkich powiatów. Trzeba mieć właśnie przekaz taki bardzo jednoznaczny. I wszystko jest otwarte. Jeden i drugi to są świetni kandydaci. A kto byłby lepszym prezydentem? No to też nie... Znaczy obaj byliby świetni naprawdę, bo znam jednego i drugiego. Ale uniki, a to jest audycja bez uników. Tak, ale... Kto byłby lepszym prezydentem? Sikorski czy byliby świetni. Nie będę przesądzał, bo obaj byliby świetnymi prezydentami, szczególnie po tych 10 latach takiej politycznej traumy, którą mieliśmy z prezydentem Dudą. Są świetnymi kandydatami, obaj będą faworytami, jeżeli któryś z nich będzie kandydował i uważam, że wygrają te wybory, tylko to naprawdę będzie wymagać wielkiej pracy. To nie będą łatwe wybory, to nie będzie łatwa kampania. To będzie kampania bardzo taka bezpośrednia, personalna, z dużymi jej politycznymi emocjami. Zobaczymy. Dlaczego pan się najbardziej w tej kampanii boi? Nie boję się. Po zwycięstwie 15 października generalnie my przejęliśmy inicjatywę polityczną, bo to proszę zobaczyć, porównać sytuację w Polsce do na przykład do sytuacji węgierskiej. Jak trudno tam dzisiejszej opozycji jest przełamać się, tak? Wygrać wybory. Oni wygrywają tylko wybory samorządowe w tych wielkich miastach i nic więcej. I tutaj stawiamy kropkę na antenie radiowej Trójki. Naszym gościem był Grzegorz Schetyna, senator Koalicji Obywatelskiej, ale proszę z nami zostać. Przechodzimy na YouTube'a, na stronę internetową Trójki i będziemy rozmawiać o tym, czy rząd poradzi sobie z usuwaniem skutków powodzi, czy już wszyscy o powodzianach zapomnieli, ale to tylko jeden z tematów. No właśnie, co będzie głównym tematem tej kampanii prezydenckiej? Czy to będzie... Bezpieczeństwo. Bezpieczeństwo? Myślę, że tak. Myślę, że bezpieczeństwo, bo ta kampania będzie jesienią. Dużo rzeczy się będzie działo za naszą wschodnią granicą. No, świat jest... Wiosną będzie kampania. przepraszam, wiosną, bo się wszystko zacznie od nowego roku, od stycznia. Natomiast na pewno bezpieczeństwo, świat jest niebezpieczny. Nasz świat, polityka światowa przynosi też wielkie wyzwania i znaki zapytania, więc każdy rząd, każdy polityk, który chce w takich wyborach tak bardzo personalnych, chce dać gwarancję dobrej polityki, musi uspokoić i przekonać obywateli, wyborców, że on właśnie daje szansę i pewność, że będzie gwarantem bezpieczeństwa dla... To może Tusk powinien kandydować. No, ale to musiałaby być jego decyzja z pozostawienia rządu i przejścia do kancelarii prezydenta. To jest zupełnie inne miejsce, prawda? I inny wymiar. Można teoretycznie rządzić, bo jest Rada Gabinetowa, są instrumenty w Konstytucji, które pozwalają prezydentowi mieć... Ale pan uważa, że Tusk to w ogóle rozważa, czy nie? Ja myślę, że dzisiaj na pewno faworytem w tym wyścigu jest Rafał Trzaskowski. Aspiruje do... Sprawdzi się pod żyrandolem? Donald Tusk powiedział, że tak. Prezydentura to prestiż, żyrandol i weto w wywiadzie dla Gazety Wyborczej. Pamiętam. No trochę się zmieniło od tego czasu, kiedy o tym mówił, prawda? Bo to... I wtedy tłumaczył swoją decyzję o niekandydowaniu, o niechęci do kandydowania. Dzisiaj... Bo wtedy powiedział, czym dla niego jest prezydentura. Trzaskowski się sprawdzi pod żyrandolem? Ja myślę, że to jest też inna prezydentura, inny model. My jesteśmy, to było 15-20 lat temu ten cytat, który pani przytacza, pani redaktor. Dzisiaj jest inna polityka. Dzisiaj nic nie jest spokojne, nic nie jest komfortowe. Dzisiaj polityka jest niekomfortowa, bo jest wojna na zewnątrz. Ale Tusk jest jeszcze bardziej takim wodzowskim liderem, co pokazało chociażby to, że nie skonsultował z koalicjantami czasowego zawieszenia prawa do azylu, o co mieli pretensje. No mocno trzyma kierownicę w ręku. To... I ten żyrandol? I Trzaskowski? No ale... Nie. Będzie żyrandolowym prezydentem? Nie uważam, żeby to... Tak jak mówię, inna to jest sytuacja na zewnątrz, ale uważam, że to na pewno będzie inna sytuacja niż jest teraz. Będzie bardzo poważna zmiana, która też będzie dla nas, nam pokazywać, ale że... Panie marszałku, tak bez uników, pan kluczy, charakterologicznie Trzaskowski się nadaje na żyrandolowego prezydenta, czy będzie szorstka przyjaźń, bo Trzaskowski będzie chciał być aktywnym prezydentem, a Donald Tusk będzie mówił, że ma okrojone kompetencje. Bo pani stawia tezę w pytaniu, że prezydent musi być żyrandolowy. Pozwalam sobie. No to Donald Tusk postawił taką tezę, a nie ja. 20 lat temu, a ja dzisiaj mówię... To chyba nie było 20 lat temu. 25. A ja mówię, że dzisiaj prezydent nie może być żyrandolowy, dlatego, że ma wielkie wyzwania na zewnątrz i jest rola w konstytucji prezydenta jest bardzo poważna, jest głową państwa, jest szefem, jest odpowiedzialny za siły zbrojne, ma dużo rzeczy do zbudowania i do przeprowadzenia jako głowa państwa. Powinien dobrze współpracować z rządem, więc taką rolę Trzaskowskiego widzę. Będzie dobrze współpracował z rządem, na pewno będzie rzecznikiem spraw samorządowych, bo jest samorządowcem od lat, czyli to też jest ważne i uważam, że na pewno ma wszystkie cechy człowieka, który będzie dobrze sprawował tę funkcję. Podobnie jak Radosław Sikorski. A w Końskich nie zaszkodzi Trzaskowskiemu to, że chciał zdejmować krzyże w magistracie? No wyjaśniał to i mam nadzieję, że to nie będzie problem, który będzie który będzie miał wpływ na tę kampanię. Zmieńmy temat. Czy powodzianie w południowo-zachodniej Polsce wrócą na święta do swoich domów? Czy uda się to odbudować? Trwa akcja m.in. wojska pomocy w odbudowie. No tak, ale to są sprawy infrastrukturalne, o których pani mówi, wojsko, czyli mosty, przeprawy, te najtrudniejsze, najważniejsze strategiczne rzeczy, te największe inwestycje, głównie drogowe, no ale też takie infrastrukturalne właśnie. Tam to wygląda bardzo źle. Znaczy te zniszczenia w Stroniu, w Lądku, w okolicach, w części Kłodzka. widziałem, to naprawdę robi ogromne wrażenie. No temat już zniknął z mediów. Ale wiedzieliśmy, że tak będzie, prawda? Że media zawsze, no trudno, żeby je utrzymywać, więc żeby utrzymywać ten stan napięcia i takiego wsparcia, organizacyjnego wsparcia dla powodzian. Pomagamy cały czas. Tam jest przede wszystkim problem teraz, bo już jest chłodno, już są przymrozki. Tam jest problem z wysuszeniem tych budynków, tych domów. To jest straszne. To jest, znaczy mówię to wiedząc, miesiącami się czasem osusza domy. I to pamiętamy, jak było w 1997 roku we Wrocławiu. To jest po prostu coś fatalnego i trzeba wesprzeć. Nie można pozwolić zapomnieć o tej sprawie i o tym wsparciu. Będzie problem z... Oczywiście, i to będzie trwało jeszcze miesiące, a później lata, jeśli chodzi o odbudowanie tej infrastruktury. Będzie problem ogromny, już jest, co zrobić z tym pomysłem przeciwpowodziowym, czyli co ze zbiornikami retencyjnymi. No właśnie, o to chciałam zapytać. Będą w Kotlinie Kłodzkiej te zbiorniki, które miały powstać, rząd PiS-u się wycofał, ale też lokalni politycy Koalicji Obywatelskiej się do tego przyczynili, bo popierali protesty mieszkańców. Wycofał się z 9. Dzisiaj widzę, słyszę, rozmawiam tam z mieszkańcami. Nie chcą tych zbiorników retencyjnych dalej, ale to jest, chcą, żeby one były w lesie, żeby były wyżej, żeby nie wpływały jakby na infrastrukturę mieszkaniową. To jest fatalne, bo uważam, że znowu wracamy do tej rozmowy i odbudujemy te wszystkie rzeczy. Będzie wielki wysiłek państwa, żeby tu wesprzeć mieszkańców, a potem to zagrożenie następną powodzią znowu będzie ogromne, bo tu przecież te powodzie nie będą rzadziej, tylko częściej. I rząd powinien podejmować niepopularne decyzje, czyli wbrew mieszkańcom budować? Powinien jedno powiązać z drugim, to znaczy proces odbudowy infrastrukturalnej, odbudowy poszczególnych domów, czy zbudowania nowych osiedli, bo to też jest temat, prawda, że być może trzeba budować te osiedla, żeby ludzie mieszkali w innym miejscu, bardziej bezpiecznym miejscu. Bo jaki jest sens odbudowywania domów, które za 13-14 lat zostaną znowu zalane? Tak było w Raciborzu, też była kwestia transferu, przeprowadzenia, wywłaszczenia i przeprowadzenia 2-3 wsi, 3 osad, także cmentarza, przecież tam w tym zbiorniku, który był krytyczny i kluczowy przy tej powodzi, bo uratował Wrocław, tak? Wrocław, Opole, Kędzierzyn, te miasta zostały uratowane właśnie dzięki użyciu możliwości tego zbiornika, którego budowa wywoływała także ogromne emocje. To jest kwestia konsekwencji, takiej determinacji, że trzeba to zrobić. To będzie proces, będzie trudny, ale uważam, że nie ma alternatywy. Muszą być zbiorniki retencyjne, trzeba zwiększyć szanse na ochronę przed powodzią w przyszłości. Co ze Zbigniewem Ziobro? Widział pan jego wpis na Platformie X, gdzie przedstawiał zdjęcia z operacji, no takie jednak bardzo mocne obrazy, filmy z operacji swojego organizmu. I teraz pytanie jest takie, czy Ziobro powinien być doprowadzony na przesłuchanie, czy przed Komisją do Spraw Pegasusa, czy jednak odpuścicie mu? Nie, no uważam, że to będzie jeszcze drugie zaproszenie, prawda, bo to jest taka formuła, że będzie drugie. No, uważam, to już chyba trzecie, bo to teraz było drugie. Tak, no to... Teraz ma być kara sądu. To sąd będzie decydował. Nie, uważam, że no wszyscy oni, ja nie rozumiem, znaczy dla mnie są takie niezrozumiałe konferencje prasowe ministra Romanowskiego, czy te wpisy Ziobry, znaczy nie można być poza prawem, znaczy tutaj muszą odpowiedzieć, stanąć i odpowiedzieć. O, ten musi być na komisji śledczej, ten drugi w prokuraturze. No, to są poważne zarzuty, no, to dotyczą poważnych spraw, i muszą stanąć przed tutaj wymiarem sprawiedliwości, czy odpowiednio przed komisją śledczą i przed prokuraturą. No ale Ziobro w swoim ostatnim przemówieniu w Sejmie apelował, nie bądźcie fujarami, jak kiedyś, kiedy chcieliście mnie postawić przed Trybunałem Stanu i zabrakło głosów. Dlaczego on się tak zachowuje? Czy on się boi tego rozliczenia? Nagle się wystraszył? Mi się wydaje, że tak, że oni się wszyscy boją, że oni sobie zdają, dopiero zaczęli zdawać sprawę, że tutaj żartów nie ma i jakby to, co było normą ich postępowania i funkcjonowania. Głównie jeśli chodzi o tą suwerenną Polską, to środowisko. Bo tam tych decyzji najtrudniejszych było chyba najwięcej. I uważam, że nie zdawali sobie z tego zrobili normę politycznego funkcjonowania. I za to muszą odpowiedzieć. Tutaj nie powinno znaczy wszystko powinno być tak, jak mówi o tym prawo. To znaczy, jeżeli popełnili przestępstwa, muszą za to odpowiedzieć. Jarosław Kaczyński wróci do władzy? Widział pan jego przemówienie na kongresie? Kiedy powiedział, że jesteśmy elitami? W sensie, że oni są elitami? Widziałem. Obecni na sali? Takie bardzo archaiczne i w formie, i w treści, i w przekazie, ale z drugiej strony nie patrzę tylko na wystąpienia Kaczyńskiego. Ale zawsze to wam zarzucali, że jesteście partią elit, a teraz nagle się okazało, że PiS jest partią elit. Nie patrzę na wystąpienia Kaczyńskiego ale także na sondaże wyborcze. I one ciągle sytuują ich wysoko i dają 30% poparcia. To jest dlaczego zawsze. Takie są? Są, znaczy to jest po prostu... Może za słabo rządzicie. Może to wszystko jest, tylko pokazuje, że to jest po prostu przeciwnik, który nie jest jeszcze pokonany i że wszystko, że to wyzwanie, które podjęliśmy przed ostatnimi wyborami, cały czas jest przed nami. To znaczy zwyciężyć, skutecznie odsunąć PiS od władzy i zrobić wszystko, żeby odmienić Polskę, żeby Polska znowu była krajem normalnym, gdzie szanuje się prawo i krajem demokratycznym i europejskim. I szanuje się prawa mniejszości i prawa człowieka i to wszystko, o co dzisiaj walczymy i o czym mówimy. Bardzo dziękuję za rozmowę. Naszym gościem był Grzegorz Schetyna, były szef MSZ-u, były minister spraw wewnętrznych i administracji, senator Koalicji Obywatelskiej. Ja się z państwem żegnam. Do zobaczenia, usłyszenia jutro o 8:13. Dziękuję.